Rola ojca w życiu rodziny zmieniła się w ciągu ostatnich wieków. Dziś ojcowie chętnie włączają się w życie rodzinne i opiekują się dziećmi. 23 czerwca obchodziliśmy Dzień Ojca. Pierwsze obchody Dnia Ojca odbyły się 19 czerwca 1910 roku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce obchodzimy je corocznie 23 czerwca od 1965 roku. Za co kocha się tatę? Najlepiej wiedzą czterolatki z przedszkola numer 1 w Policach. Mój tata robi wszystko, co chce. Tak wszystko, co chce robi. I jak mi kupuje grzybowki, takie dinozaury i auta. 25 maja przedszkolaki z Polickiej Calineczki obchodziły Dzień Rodziny. Dla dzieci i rodziców było to wielkie święto. Przygotowywaliśmy wszystkie piosenki, czego się nauczyliśmy w trakcie roku szkolnego. Tańce, piosenki, wierszyki. Przygotowywaliśmy się przez dobry miesiąc upominkami dla rodziców. Piękne upominki dzieci przekazały swoim rodzicom. Było wiele wzruszenia, oklasków, braw. Dzień Ojca w zależności od kraju obchodzony jest w różnych terminach, ale zawsze oprócz okazania wdzięczności święto to ma na celu zwrócenie uwagi na ich niezwykle ważną rolę w wychowaniu dzieci. Tata mój jest dobry, pomaga mi dużo. Kocham go za to, że po prostu, że mnie kocha też i w ogóle. Cenię ojca za to, pomocny jest, pomaga mi w szkole, w niektórych zajęciach. Kilkadziesiąt lat temu głównym zadaniem mężczyzny było utrzymanie rodziny. Dziś ojcowie coraz częściej opiekują się dziećmi. Mój tata jest kochany, pomaga mi w różnych rzeczach, przy nauce i dużo rzeczy. Mój tata zawsze się bardzo aktywnie włącza w życie rodzinne, dużo rzeczy robimy razem na działkę, na przykład jeździmy. W dzisiejszych czasach dość powszechne są rozwody i wychowywanie dzieci w dwóch domach. Rodzice mają świadomość, że ważna jest nie tylko opieka matki, ale i ojciec odgrywa ważną rolę w wychowaniu dziecka.